Tarnowie nad Zalewem rozegrano po raz piąty w naszym regionie widowiskowe zawody Wrak Race. To rodzaj niskobudżetowych wyścigów samochodowych rozgrywanych na zamkniętym torze, przeważnie o nawierzchni szutrowej, tym razem w dużej części błotnej. Frekwencja zaskoczyła. Jest więcej niż aut niż na wiosnę. Mamy 36 załóg zgłoszonych. Pogody nie przewidzisz, ale co, nie pokrzyżowało to planów? Nie, w ogóle nie pokrzyżowało z tego względu, że o 11 ma już się rozpogodzić. W wielu kategoriach ta rozgrywka się odbędzie? Tak jak na wiosnę, auta, które mają mniejszą pojemność, do pojemności 1,3 i wyższe pojemności, do pojemności 2,5 w silnikach wolnocnących bez turbo doładowania. I ponadto mamy jeszcze dwie panie, które wystartują w tej edycji. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby wziąć udział w tym wyścigu? No warunek jest cały czas taki sam. Auto musi być już w agonii, czyli takie do 2,5 tysiąca złotych. Sprawnie, ale nie dopuszczamy. Jakiś wymóg tam zabezpieczenia, coś musi być, klatka? Żadnych klatek, auto może być seryjne. Takie rzeczy jak paliwo na przykład w kabinie kierowcy, to dyskwalifikuje auto. Auto nie może na naszym torze jechać na oponach szutrowych bądź kostce z tego względu, że dużo inwestujemy w to, żeby ten tor przygotować. Rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy na to z naszego budżetu musimy poświęcić. Dlatego opony seryjne, najlepiej zimowe, żeby się sprawdzały. Który raz startujesz? Po raz piąty, bardzo świetna zabawa, polecam wszystkim lubiącym po prostu adrenalinę, jest super, polecajcie dalej nas. Od początku na Hondzie tutaj jeździsz? Wcześniej Citroenem GT, ale skończyła się skrzynia, przesiadłem się na Hondę. Jakieś modyfikacje są? Nie ma żadnych, po prostu wydechy, katalizator poszły w wąt i reszta tak jak widać. Liczysz na zwycięstwo? Jak zawsze co roku, ale nie udaje się jak na razie. Po raz pierwszy kobieta startuje w tych zawodach. Skąd taki pomysł? U nas w Polanowie chyba po raz pierwszy w tamtym roku po zawodach właśnie dali mi się przejechać i mówię, nie, muszę jechać w tym roku. Na czym startujesz? Czym jedziesz? Volkswagen, Biedroneczka. Jakieś tam modyfikacje, ulepszenia? Nie było czasu. Także nic nie mam robione, absolutnie. No to jest Wrak Race, tutaj nie liczy się czas, tu się liczy wytrwałość i to, kto dojedzie do mety. Jest 7 minut w każdym wyścigu, 6 samochodów startuje, no i ten, który pojedzie najrozsądniej, czyli wyfosforuje się do przodu, nie da się gdzieś tam poobijać i wyprzedzić, ten wygrywa, przechodzi dalej do finału i tak półfinały, finały, no i na końcu poznamy zwycięzcę Wrak Race'a. A co, wszystkie płyty dozwolone? Prawie wszystkie, oczywiście jest kilka zasad. Chociażby taka, że nie wolno uderzać w drzwi przednie przeciwnika. Jeżeli auto też stoi, widzimy, że ma awarię, też nie uderzamy w ten samochód. Jest sygnalizacja flagowa, więc tutaj też trzeba się kilku zasad trzymać, ale ogólnie no to jest pełen kontakt. W tym roku była już edycja wiosenna, jesienna, a organizatorzy nie poprzestają i być może odbędą się także zawody zimowe. Święto Dyni trwa w regionie. Tym razem w Łazach można oglądać ekspozycję przygotowaną właśnie z tych owoców. Mamy 40 ton dyni różnego rodzaju, różnych kolorów, więc do wyboru do koloru. Ile ta dynia tu poleży, do kiedy można przyjeżdżać oglądać? Do 28 października mamy otwartą farmę dyniową, bo można przyjeżdżać w październiku, zwiedzać i no... korzystać, kupować dynię, korzystać z naszych produktów, z restauracji, kawiarni. Co z tą dynią się stanie potem? Tutaj nic się nie zmarnuje, dynię można oczywiście kupić. Dynię potem i tak rolnik, który nam je przywoził, będzie zabierał, żeby no, nakarmić też zwierzęta, więc zero waste, wszystko będzie wykorzystane. Miód
jogurt to naturalny, słodki produkt wytwarzany przez pszczoły poprzez łączenie własnych specyficznych substancji z nektarem roślin lub wydzielin żywych części roślin, składowany, odparowywany i pozostawiony do dojrzewania w plastrach. Ale droga od ula do słoika wcale nie jest prosta. Przyszła jesień, czy jest koniec sezonu, jeśli chodzi dla pszczół? Oczywiście, jest to koniec sezonu. Pszczoły po całym ciężkim sezonie napracowały się, teraz zmagazynowały zapas pokarmu na zimę, no i szykują się do zimy. Układają pokarm, ostatnie matka, ostatnie jajka składa, ostatnie czerwienie, no i będą zbijały się w kłąb, jak będzie spadała temperatura, no i będą oczekiwały na, mam nadzieję, srogą zimę w tym roku. A jaki ten sezon był? Będzie miód? Miód jest, więc na ten moment miód mamy. Sezon w porównaniu do zeszłego sezonu był słabszy. Troszeczkę ta zimna wiosna nam pokrzyżowała plany, troszeczkę opóźniła pszczoły w rozwoju, a później pożytek pierwszy przyszedł gwałtowniej i naraz wszystko, więc pszczoły nie dość, że były w trochę osłabionej kondycji, a z drugiej strony miały taką obfitość w jednym momencie, nie było to rozciągnięte w czasie, więc skorzystały ile mogły, a nie wszystkie były w dobrej kondycji. A te ostatnie miody z czego są pozyskiwane? Ostatnie miody teraz w tym momencie wirujemy. Mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj, jak wirujemy miód wrzosowy. Miód wrzosowy zaczęliśmy wirować już jakieś 2 tygodnie temu. Zwieźliśmy ostatnie pszczoły dość niedawno. No i pożytek wrzosowy w tym roku obfitował bardzo mocno, ponieważ było mokre lato, dobrze się przygotował wrzos do nektarowania, no i pogoda też dopisała, w trakcie kwitnienia również był deszcz, końcówka była trochę gorąca, no i ususzyło ten wrzos, ale naprawdę zadowolony jestem ze zbioru wrzos. Pszczoły nie wiedzą, co gdzie kwitnie, to trzeba te wycieczki robić, dowieźć na wrzosy, na lipę, na rzepak. No moje pszczoły uwielbiają wycieczki, ponieważ jeżeli kończy się pożytek, zaraz zaczyna się następny, więc i to jeszcze inny, więc smaki są, cała paleta smaków i barw czeka moje pszczoły w ciągu sezonu, tylko dlatego właśnie, że je wozimy. Wozimy je samochodem ciężarowym na znaczne odległości, około 150 km i jest to naprawdę spore przedsięwzięcie. Kiedyś było trudniej, dzisiaj jest łatwiej, bo wykonuję to za nas maszyny. Jak ta droga wygląda od ula do słoika? No jest to naprawdę dość skomplikowany proces dla osoby, która tego na przykład nie widziała nigdy. Najpierw wywozimy pszczoły na pożytek. Te pszczoły zbierają nektar. Następnie ten miód jest magazynowany w plastrach. Te plastry pszczelarze wyciągają, omiatają z pszczół. Następnie przenoszą do na samochody, transportują do pracowni. W pracowni jest on odsklepiany. Do tego celu służy odsklepiacz, taki prosty widelec. Ramkę jak już mamy odsklepioną, następnie wkładamy do rozluźniacza. Rozluźniacz ten jest, służy do jakby przekucia tego żelu, po to, żeby on wypadł z komórki. Następnie takie ramki już rozluźnione wkładamy do wirówki. Po wirówce miód jest wstępnie magazynowany w 40-50-litrowej takiej skrzyni, w jakim pojemniku. Następnie jest zasysany przez pompę wężem i do własnej konstrukcji sita wpada i jest pod wpływem grawitacji i siły tłoczenia pompy wycedzony przez to oto sito i pięknie magazynowany w beczce, spływa do beczki. Już jest gotowy miód do spożycia. To jest już gotowy miód do spożycia, oczyszczony, wystarczy go tylko zesłoikować lub bezpośrednio z beczki, jak to woli. Czasami rozlewamy od razu, zazwyczaj rozlewamy od razu, następnie co nie jest już, jak już miód zaczyna krystalizować, czekamy aż całkowicie skrystalizuje, wtedy go bierzemy, wyłupujemy łopatami i do naszej tłoczącej maszyny wrzucamy i wytłaczamy, żeby miał piękną, smarowną, luźną konsystencję. To jest najważniejsze, że nie rozgrzewamy miodu po to, żeby go wytłoczyć do słoików, czyli albo nalać do słoików, bo przeważnie miód krystalizuje po pewnym czasie, prędzej czy później miód krystalizuje, rzadko się zdarza, że miód nie krystalizuje w ogóle.
i dzięki temu, że mamy taką maszynę, ten miód nie jest twardy, ponieważ po krystalizacji miód twardnieje na kamień i często klienci się spotykali, którzy kupowali od nas miód prosto z wirówki, czyli nalany bezpośrednio do słoika, że łamali łyżki, noże, widelce, wszystko co się dało, to wypróbowywali wydobyć. Tym bardziej jak jeszcze chłodno było w zimę, a w zimę głównie spożywamy miód, to ten miód był trudny w użyciu. Największą zaletą właśnie jest to, że on jest nierozgrzewany, czyli zachowuje wszystkie swoje właściwości biologiczne, wpływające na naszą odporność. I następną zaletą jest to, że po prostu nam nie spływa z kanapeczki, z chleba, a jeżeli chcemy użyć miód w postaci półpłynnej, no to używamy na przykład miód kremowy, czysty, wielokwiatowy i jest to tak samo miód na zimno, nierozgrzewany i kremowany, rozcierany na zimno, co jest właśnie najważniejsze, żeby nie używać temperatury, żeby nie utracić tej wartości miodu, którą przekazuje nam matka natura i nasze kochane pszczoły. Czy taki smarowny pozostanie do końca słoika? Tak. Taki smarowny pozostanie do końca, można powiedzieć, świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Jest jakiś taki najzdrowszy miód z czegoś pozyskany? Najzdrowszy? Na przykład taką sławę ma miód manuka. A miód manuka jest porównywalny, jeśli chodzi o parametry prozdrowotne, wszystkie te właściwości, czynniki inhibinowe, które mają wpływ na naszą odporność, na przykład miód gryczany. Jest bardzo dobrym miodem, porównywalnym do tego właśnie słynnego, sławnego miodu manuka, a tak jak... Trzeba lubić już ten zapach. Wrzosowy? Zgryczany. Gryczany, tak, tak. Gryczany jest to bardzo specyficzny smak, są i zażarci miłośnicy, a i są też tak samo i przeciwnicy, którzy po prostu nie podchodzi im smak i zazwyczaj zapach, bo smak jeszcze jest w porządku. Czas przeziębień, katarów i kaszlu przed nami. Walory zdrowotne miodu są znane. Pamiętajmy jednak, aby nie dodawać go do gorącej herbaty czy mleka. Fiat 600, choć od początku powstał jako auto elektryczne, od niedawna jest dostępny także w wersji spalinowej. Fiat 600 Hybrid to nie jest zwykły samochód, to połączenie niepowtarzalnego włoskiego stylu i najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych. Fiat 600 wyróżnia się włoskim stylem i zapewnia dużą, jak na segment B, SUV przestronność wnętrza. Tego pierwszego mu odmówić nie można, bo wygląd wyraźnie nawiązuje do Fiata 500, zarówno tego klasycznego, jak i aktualnego. Fiat powraca do segmentu aut miejskich i próbuje wpisać się w niemal we wszystkie obowiązujące obecnie motoryzacyjne trendy. Prezentowany Fiat 600 jest bowiem crossoverem i autem hybrydowym. Fiat 600 wzbudza sympatię od pierwszego spojrzenia, co w przypadku włoskich aut jest w zasadzie regułą. Porównając z nową 500, wygląd Fiata 600 wyróżnia nieco ostrzejszy przód. Przede wszystkim jednak wzrok przykuwają zalotnie spoglądające owalne reflektory i wąski grill, przydający pasowi przedniemu auta figlarnego uśmiechu. Z tyłu zachowano mocniejsze zaokrąglenia, całość wieńczy u góry czarny spoiler, który kolorystycznie współgra z nadwoziem. Nie zabrakło tu kilku detali cieszących uważnego oglądającego. Napis 600 na środku tylnego zderzaka i na tylnych lampach to dodaje uroku i sprawia, że Fiat 600 wyróżnia się na ulicy. Zwłaszcza, że w gamie są głównie żywe kolory, a brak szarego podkreślono nawet w reklamie. Miejski Fiat wyjeżdża z fabryki w Tychach, czyli z tych samych zakładów, w których powstaje Jeep Avenger. Te auta mają ze sobą wiele wspólnego, dzielą płytę podłogową i podzespoły. Oba też mają spory prześwit, bo blisko 20 cm. Nowy Fiat 600 Hybrid jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników miasta. Dzięki długości 4,17 m pozwala na łatwe i bezstresowe parkowanie. Mimo kompaktowych rozmiarów zewnętrznych oferuje imponującą przestrzeń, w której wygodnie pomieści się 5 pasażerów oraz najlepszy w swojej klasie schowek przednio pojemności 15 litrów i pakowny 360-litrowy bagażnik. W przeciwieństwie do swojego nieformalnego prekursora, Fiat 600 w końcu ma to, czego oczekiwali klienci, czyli pięciodrzwiowe nadwozie. Jest to nieco większy niż takie auta jak Peugeot 208 czy Opel Corsa.
Fiat 600 Hybrid jest typowym przedstawicielem miejskich kompaktów, idealnych na zatłoczone miasto. Oferuje przy tym zadziwiająco przestrzennie zaprojektowaną kabinę. Kierowca i pasażer mają z przodu wystarczająco dużo miejsca, by rozsiąść się wygodnie w komfortowych fotelach i nie obijać się wzajemnie łokciami. Z tyłu dramatu także nie ma, dzieciom będzie super wygodnie. Wewnątrz panuje bardzo przyjemna atmosfera, kilka charakterystycznych włoskich elementów. Znajdziemy tu fotele z wytłoczonymi logotypami Fiat, sporo zaokrąglonych kształtów i łagodnych linii. Montaż nie budzi zastrzeżeń, deska rozdzielcza i boczki drzwi wydają się być solidne. Linie kokpitu są typowo włoskie, obecność fizycznych przycisków pozwala nieco łatwiej obsługiwać funkcje auta. Zamiast selektora zmiany biegów na desce rozdzielczej znalazły się ułożone poziomo przyciski. Cyfrowe zegary przybrały raczej oszczędną formę, ale kilka dostępnych widoków umożliwia wyświetlanie danych komputera i prędkości. Sporo uwagi poświęcono również wygospodarowaniu schowków i półek w pierwszym rzędzie siedzeń. Pod względem praktycznym jest całkiem nieźle, jest gdzie odłożyć telefon czy butelkę. Na pochwałę zasługują dodatki kojarzone z autami wyższych klas, inteligentna obsługa głosowa aktywowana hasłem Hej Fiat oraz nastrojowe oświetlenie w kilku kolorach do wyboru. Głównym źródłem napędowym jest nowa generacja trzycylindrowego silnika 1.2, który otrzymał m.in. łańcuch rozrządu. Silnik zapewnia 100 koni mechanicznych. Za sprawą elementu hybrydowego można liczyć na bardziej intensywne wrażenia z jazdy niż może wskazywać wartość mocy. Nie można zapomnieć, że jednostka elektryczna niemal na każde zawołanie jest w stanie dodać maksymalny moment obrotowy, co zapewnia sprawne ruszanie, poprawia elastyczność i minimalizuje turbodziurę. Do tego Fiat 600 Hybrid jest relatywnie lekki, przy masie 1275 kg. Do uzyskania dobrych osiągów nie są potrzebne setki koni mechanicznych. Auto do setki rozpędza się w 10,9 sekundy i osiąga 184 km na godzinę. Średnie spalanie deklarowane przez producenta to 4,9 litra na 100 km, więc nawet przy wysokich cenach paliw jazda Fiatem 600 Hybrid nie będzie stanowiła dużego obciążenia dla domowego budżetu. Charakterystyczne dla modelu 600 Hybrid płynna jazda jest zasługą zastosowanego rozrusznika, który umożliwia ciche i płynne przechodzenie między silnikiem spalinowym a elektrycznym. Między pracą stukonnego trzycylindrowego silnika spalinowego 48-woltowego akumulatora litowo-jonowego i nowej 6-stopniowej dwusprzęgłowej przekładni panuje pełna harmonia. Oznaczenie hybrid w nowej wersji Fiata 600 sugerować może klasyczny napęd hybrydowy, ale tak naprawdę mamy tu do czynienia z miękką hybrydą, choć działającą inaczej niż w większości tego typu rozwiązań. Silnik spalinowy wspomaga elektryczny motor o mocy 29 koni mechanicznych, a całość przenoszona jest na przednie koła. Typowa miękka hybryda pozwala najwyżej na wyłączenie jednostki spalinowej, gdy zdejmiemy nogę z gazu i swobodne toczenie się przez krótki czas. Rozwiązanie zastosowane w 600 Hybrid daje możliwość również jazdy w trybie elektrycznym i to nie tylko podczas manewrowania na parkingu, ale także podczas poruszania się z prędkościami do 30 km na godzinę. Zdaniem producenta pozwala to na obniżenie zużycia paliwa 15% względem napędu wyłącznie spalinowego. W aucie siedzimy dość wysoko, choć typowo jak na SUV tej wielkości, co korzystnie wpływa na widoczność z wnętrza pojazdu. Układ kierowniczy pracuje lekko, typowo dla miejskich samochodów, ale dzięki dość bezpośredniemu przełożeniu daje wrażenie dobrej kontroli nad autem. Duży plus za dobrą kontrolę trakcji, dzięki której przy mocnym wciśnięciu pedału gazu przednie koła nie tracą przyczepności. Fiat 600 Hybrid La Prima posiada najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, jazda autonomiczna na poziomie drugim, co oznacza najwyższy poziom wspomagania i bezpieczeństwa podczas jazdy. Fiat 600 Hybrid udowadnia, że technologia hybrydowa jest świetnym sposobem na poprawienie komfortu jazdy, zwiększenia osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa. To wszystko przy zachowaniu rozsądnej ceny samochodu oraz stworzeniu pomostu między motoryzacją spalinową, a w pełni elektryczną. Konstruktorzy Fiata mają sukcesy w budowaniu udanych aut miejskich. Na bazie tych doświadczeń powstał Fiat 600, niebanalny styl i charakter. Dziś to już wszystko. Kolejny premierowy odcinek jak zwykle za 2 tygodnie. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.